Po zakończeniu zimnej wojny i dzięki wysiłkom mającym na celu zbliżenie wschodu i zachodu, przed wędkarzami chcącymi poznać inne łowiska europejskie, otworzyły się nowe możliwości. Kevin Maddox, jeden z europejskich mistrzów łowienia karpia i 14-krotny zdobywca światowego rekordu Suma, szef naszej grupy doświadczonych wędkarzy. Jego książka Karpiowy Amok została sprzedana w większej liczbie egzemplarzy niż jakakolwiek brytyjska książka poświęcona wędkarstwu. Jego sportowa pasja, przechodząca w obsesję, sprawiła, że już wcześniej bywał w Rosji i złowił 60-kilogramowego suma, największego, jaki kiedykolwiek Anglik złowił na wędkę. Mick Payne, zagorzały wędkarz od ponad 30 lat, obecnie cały wolny czas poświęca na tropienie największych karpi na świecie. Jego działania dla popularyzacji łowienia karpia w całej Europie istotnie wspiera firma, której jest właścicielem, importująca sprzęt wędkarski do krajów Beneluxu. I w końcu ja, Liam Dale, wędkujący w morzach, którego pasja obejmuje polowanie na największe ryby pływające u wybrzeży Wysp Brytyjskich, kongery i rekiny. Jestem autorem filmów sportowych. Nakręciłem więcej filmów o wędkowaniu niż ktokolwiek w Europie. Cieszę się, że mogę być waszym przewodnikiem na tej pierwszej wyprawie wędkarskiej. Naszym celem jest tym razem Kazachstan, gdzie rzeka Ural wpływa do Morza Kaspijskiego. Miasto Gurjewo, w którym Europa spotyka Azję. Ojczyzna największego na świecie jesiotra. Źródło najdroższego kawioru. Lewiatana rosyjskich wód. Białugi. Wyprawa na Białugi. Licząca ponad 8 tysięcy kilometrów podróż przez Plat Czerwony do Azji z epoki Rudyarda Kiplinga. Samoloty, pociągi, autobusy i wielbłądy. Od twardej waluty do handlu wymiennego. Od funtów do rubli. Od portfeli pełnych dolarów i znakomitych planów po puste kieszenie i desperację. Ale nie wolno wracać. Trzeba zawsze przeć do przodu. Dlaczego? Oczywiście z powodu białugi, cudu natury. Wędrówek tych wspaniałych stworzeń z głębin Morza Kaspijskiego do płytkiej delty i dookoła wysepek rzeki Ural. Instynktownego powrotu na tarliska stworzeń, o których mawia się, że osiągają masę dwóch samochodów marki Volvo. Przez swoje prawie 70-letnie życie białuga może osiągać ogromne rozmiary. Największa dotychczas złowiona białuga znajduje się w muzeum w Astrachaniu. Tutaj można podziwiać ją na fotografii zrobionej przez kierowcę taksówki Władimira. Ryba miała masę 950 kg. A oto skóra kolejnego giganta. 1050 kg. Władimir powiedział nam, że w Ministerstwie Rybołówstwa znajduje się spreparowana głowa białugi, o której mówi się, że ważyła 3 tony. Złowioną w sieć rybę lądowano za pomocą dźwigu.
I oto po dwóch latach planowania jesteśmy w drodze z pakami sprzętu, futerałami na wędki, skrzyniami sprzętu filmowego i ogromnymi oczekiwaniami. Czy będziemy łowić na mocne i giętkie wędziska karpiowe, czy na zestawy trollingowe, spławiki na rekina, czy zwykłe waglery, na błystki, czy przynęty naturalne. Fama głosi, że najlepszą przynętą na białugi są około 3-miesięczne prosięta. Zanim jednak po raz pierwszy zarzucimy wędki, 6 mężczyzn i 18 skrzyń musi dostać się z Anglii do Moskwy, a później na terytorium słabo rozwiniętego Kazachstanu. Dumnego ze swojej niepodległości, ale bez środków na rozwój gospodarczy. Zdolność tej republiki do szokowania cudzoziemców nie da się z niczym porównać. To coś bardziej niewyobrażalnego od wrażeń z pobytu w Afryce i innych krajach rozwijających się. Ku naszemu zdumieniu kłopoty zaczęły się już na pierwszym lotnisku. Kierownictwo najruchliwszego na świecie londyńskiego lotniska Heathrow łaskawie zgodziło się obniżyć opłaty za nadbagaż do 75% naszych wszystkich funduszy. Już i tak mieliśmy mało pieniędzy, ale postanowiliśmy nie panikować. Zwariowani Anglicy wyruszyli na wschód w środku dnia. Lotnisko w Moskwie. Pierwsza w życiu kolejka. Dopóki nie przejdzie się granicy, nie można mieć pewności. Miło pomyśleć, że kontrole już za nami. Nasz tłumacz, jeszcze nie wiemy, że będzie przyczyną wielu naszych kłopotów, Misza, wita nas otwartymi ramionami, szerokim uśmiechem i katastroficzną wiadomością, że wszystkie loty do Kazachstanu zostały odwołane na czas nieokreślony. Może za tydzień, za miesiąc. Filiżankę herbaty? Tym razem wpadliśmy w panikę. Tylko Miszy to nie poruszyło. Czy przynajmniej zwrócą nam poniesione koszty? Może, padła odpowiedź. Misza wpakował nas do najlepszego wehikułu, jakim podróżowaliśmy w czasie tej wyprawy. Wygodny i przestronny mikrobus, dobrze zaopatrzony przez pracodawców Miszy, jednej z firm odnoszących sukcesy w Nowej Rosji. Kiedy Misza odbywał gorączkowe rozmowy telefoniczne i wysyłał dziesiątki faksów, stale odwołując się do swoich nieformalnych kontaktów, skąpe zapasy dolarowe zmusiły nas do przeprowadzki do tańszego hotelu i wygoniły na ulicę Moskwy w poszukiwaniu sposobów zabicia czasu. Płynął on powoli między Placem Czerwonym, Kremlem, Mauzoleum Lenina, cerkwią Bazyla, grobem nieznanego żołnierza, a specjalnością nowej kuchni rosyjskiej Big Maciem. Popadaliśmy w coraz większą melancholię i z każdą godziną byliśmy biedniejsi. Drugiego dnia naszej wyprawy pojawił się Misza z szerokim uśmiechem i otwartymi ramionami. Mogliśmy polecieć do Astrachania, 150 kilometrów na zachód od miejsca przeznaczenia. O godzinie 5 rano trzeciego dnia znów byliśmy w podróży. Astrachań to miejsce znane Kevinowi, który był tam trzykrotnie łowiąc sumy. Podróż odbyła się bez przeszkód. Latanie rosyjskimi liniami krajowymi to nie lada przygoda. Pasażerowie nie tylko oklaskują udane lądowanie, ale witają aplauzem i brawami każdy start.
Astrachań. Może to prawdziwa Rosja. Nie będzie lotów do Gurjewa. Jazda pociągiem, który odchodzi o północy, potrwa 16 godzin. Spędziliśmy dzień na zwiedzaniu i odpoczywaliśmy w miejscowym hotelu, który bardziej przypominał dom publiczny za 70 pensów dziennie. Usługi panienek i śniadanie to dodatkowe wydatki oczywiście. Miasto wiele mówiło zwiedzającym. Puste, wspaniałe budynki, które kiedyś były siedzibą miejscowego KGB, dom partii i sąsiednie dzielnice, które zamieszkiwali zwykli ludzie. Splendor miejscowego Kremla. Opowieści o ludziach, którzy nagle znikali. To nie mogła być prawda. Po spacerze i godzinie strawionej na kupno biletów i potwierdzenie godziny odjazdu, zamknęliśmy się z naszymi bagażami w dwuosobowych pokojach ze stale cieknącymi toaletami, broniąc się przez kolejne 10 godzin przed panienkami ofiarowującymi wszystko, od siebie począwszy, a na czarnym kawiorze skończywszy. Minuty płynęły. O 21:00 udało nam się zlokalizować pociąg i rozpocząć długie negocjacje, aby usunąć wodza i jego plemię z zarezerwowanych przedziałów. Więcej dolarów, ale bez skutku. Gdy kroczyliśmy peronem 3 minuty po 23:00, mając dosyć tego dnia, dosyć cyganów, lokomotywa zagwizdała i pociąg odjechał w czarną noc, zostawiając naszą grupę desperados na peronie otoczoną gadającymi tubylcami. To był najgorszy moment naszej wyprawy. Nawet nasz tłumacz w końcu się załamał i pobiegł na policję, która stwierdziła, że to nie jej wina. Pociąg był kazachski i dlatego odjeżdżał, kiedy chciał. Może kierownik spieszył się na spotkanie. Może musiał zobaczyć matkę czy kogoś równie ważnego. W końcu byliśmy w Rosji. I czego się spodziewaliśmy? Nie ma powodu do pośpiechu. Ani samolotów, ani pociągu. Został autobus, a rosyjscy kierowcy przeszli do anegdot. Za 300 funtów, sumę sześciokrotnie większą od ich rocznych zarobków, znaleźliśmy śmiałka, który mógł nas zabrać do Aterału, jak obecnie nazywa się dawne Gorjewo. I znów byliśmy na trasie. Godzin w autobusie. 150 kilometrów przez pustynię. Wściekałem się, gdy autobus trząsł delikatnym sprzętem elektronicznym. Mijaliśmy cmentarze, które wyglądały lepiej od miejscowych domów mieszkalnych. Spotykaliśmy miejscowe zwierzęta. Na pustyni najwytrzymalszy jest wielbłąd. Ten robił najwięcej hałasu, ale był najbardziej przyjazny. Odbyło się 18 kontroli policyjnych i celnych. Paszport? Dziękuję. Jest problem. Chce pan papierosa? Tak. Już po problemie. Cicho.
Z upływem godzin nasz niepokój rósł. Białuga nie będzie na nas czekała. Przypływa co roku na 72 godziny, a nam czas bardzo się kurczy. Wyobraźcie sobie przyjazd po tych wszystkich przygodach, aby stwierdzić, że ryb już dawno nie ma. Gdy słońce zaszło po raz czwarty, rozłożyliśmy się wygodnie w autokarze luksusowego biura podróży i staraliśmy się zasnąć. Przez kordony ochronne kraju kawioru, kałasznikowy i specjalne służby rosyjskie w końcu dobiliśmy do Gurjewa o godzinie 6 rano, budząc przewodników, którzy czekali na nas od 3 dni. W końcu dotarliśmy do serca krainy Białugi. Rzeka Ural jest ogromna. Na środek transportu okazał się 60-tonowym traulerem do łowienia jesiotrów, kiedy nie przewoził zwariowanych wędkarzy angielskich, którzy wrzucali złowione ryby z powrotem do wody. Transportował własne połowy do wytwórni kawioru na wschodnim brzegu. Stara łajba, która wyglądałaby bardziej naturalnie na wodach Mississippi. Udało nam się zobaczyć nieco legendarnej dzikiej przyrody. Wrony, nie mające drzew na budowę gniazd, zakładające wspólne kołchozy i okupujące cienkie gałązki, aby wznieść jeszcze więcej gniazd. Łódź wyglądała żałośnie. Wydawało się, że po 28 godzinach podróży nie powinniśmy zwracać na nią uwagi. A jednak. Brak toalety, tylko dziury. Brak zbiornika na wodę, tylko wiadro do czerpania z rzeki. Dychawiczny generator, czasami wytwarzający prąd. Koszmar dla każdego reżysera. Zamiast myśleć o warunkach na łodzi, bardziej chcieliśmy w końcu wyruszyć na łowisko. Kompletowaliśmy sprzęt. Mocne wędziska i haczyki, multiplikatory i zestawy trollingowe, elastyczne wędziska i kołowrotki o stałych szpulach. Sprzęt do łowienia kongerów i rekinów. Nasze jedyne doświadczenia i tylko opowieści i legendy. Rzut oka na szwedzki film, na którym wędkarz złowił 80-kilogramową rybę. Jak się tutaj łowi bolenie? Czy białugi są już w delcie rzeki, czy ciągle w Morzu Kaspijskim? Czy nie jesteśmy zbyt zmęczeni, aby zacząć łowić? Godziny podróży przywiodły nas na brzeg Morza Kaspijskiego. Pierwsze spojrzenie na ten ogromny zbiornik. Równie dobrze moglibyśmy łowić w kanale La Manche. Wiatr się wzmagał i zaczął padać deszcz. Musieliśmy pożegnać się z obrazami tropikalnej bryzy i opalenizną, szybko wciągając kurtki i kalosze. Nie wiedząc, jak duże będą ryby,
Wybraliśmy lżejszy sprzęt. Najwłaściwszy wydawał się zestaw trollingowy. Nie ma się co bawić w subtelności wybierania przynęty, gdy łowi się białugę. Bolenie, karpie, leszcze, sandacze, całe połówki i filety. Wystarczy zawiesić je na haczyku, zarzucić i zobaczyć, co się stanie. Ponieważ łowiłem na wędkę w morzu, nic nie mogło mnie zadziwić. Widziałem, że kłopoty mają moi towarzysze. Podający przynęty ubrał się jak na Syberię, a nie na południe Rosji. Mnie pierwszemu udało się złowić białugę. Okrzyki radości zamieniły się w pełne wysiłku sapanie, gdy okazało się, że użyty przeze mnie zestaw jest zbyt elastyczny. Kosztowało mnie to mnóstwo energii. Po 10 minutach Kevin pomógł mi lądować moją rekordową rybę, moją pierwszą białugę, aż 80 kg. No jest. Wspaniała robota. Rekordowa białuga. Beluga! Number one! As big as a man. We need a marker. We need something to tuck him back to. Instantly addicted, I rushed to cast out another bait. Yes! Nagle Kevin też miał branie i było jasne, że ryba jest jeszcze większa od mojej. To duża ryba.
Jeden z największych sukcesów wędkarskich Kevina nagle zamienił się w największy pojedynek jego życia. Nie tylko musiał walczyć z rybą, lecz także ją lądować, gdy jego kołowrotek Shimano po prostu poddał się. A gdy już skończyła się żyłka, hop! Mam ją! Liam, coś mi się zacina. It jams solid. And then I let the clutch right off. Możesz mi pomóc? Inaczej ją stracę. Blokuje się nawijanie. Liam, podejdź tutaj, bo stracę rybę. Poczekaj chwilę. Coś chyba z nawijaniem, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, co się mogło zablokować. Tutaj coś się zatarło. Coś w zębatce. Podaj mi podpórkę. W porządku. Oprzyj wędzisko, uważaj. Mocno trzymaj. Ale boli, lecz to wspaniały ból. Miki, Kevin mówi, że to wspaniały ból. Jest jakieś 25 metrów od łodzi. Spokojnie, tylko nie płacz. Będę potrzebował pomocy przy jej lądowaniu. Jest za duża, żebym mógł to zrobić sam. Potrzebna będzie mała łódka przy lądowaniu. To duża ryba. Gdzie ona jest? Nie bardzo wiem, gdzie jest żyłka. Jest, widzę ją. Spokojnie. Line's twisted well. Ooh.
Mamy ją. Ostrożnie, spokojnie. Ciągnij. O, rany jest długa i silniejsza niż myślałem. Dobrze idzie. Spokojnie. Ostrożnie. Pomóż nam. No, jest. Gratulacje. Told you wouldn't let her go, mate. Hey? Told you wouldn't let her go. You are lucky. Masz szczęście, Maddox. Tylko popatrzcie. Co z haczykiem? Spójrzcie na proporcje. Hey, that's the presentation the governor said, wouldn't it? You gotta eat that tonight. I'll eat it now. Oh. You're neat. 180 centymetrów, a waży chyba ze 100 kilogramów. Yeah, but it must get proportionally larger. Yeah. I guess 180. Good luck on 200, but I guess 180. That's a reasonable fish, Kevin. Lovely fish. Quite nice. Not bad for my first one. To moja pierwsza białuga. You ready to lift it yet? No. Mam ją jeszcze podnieść? Dobrze. I knew it was that size. Nie, wystarczy. It came out. Did she? Yes, she walked. Can't do more fishing today. So if it weighs this fish is rounder than me. Good. 185. Yeah, against the bar. Can I out this way a little bit? Dobra robota. 88 kilogramów. Okay. Sure? Yeah. You want another lift? No, it's not a record, so. Okay. Dobra robota. 88 kilogramów. A potem regularnie jak w zegarku kolejne branie. Znowu duża ryba. Podciągnijmy ją do burty. Pozwól, że ci pomogę. Medium size one. Come on. Do it.
Is that medium size? Gently does it so we don't hurt the fish. Well done. Oh. Cheers. If you want to take the hook out while I've got it. Wyjmij haczyk. Ma chyba ze 40 kilogramów. Ma prawie 60 kilogramów. Ostrożnie. That's one way of doing it. The best way. No, I won't do that again. Yeah, you can't lift. I can't get them over now. Well done, mate. Cheers. Największa ryba. Wspaniała ryba. To prawdziwy wędkarski raj. Wyciągnijmy ją. To wspaniałe stworzenie, tyran w wodzie, leżało spokojnie na pokrywie silnika i pozwalało się zmierzyć i zważyć. Czy pobiłem aktualny rekord 140 kg? Wydawało się, że tak. Choć tak nie było. 138 kg. Do rekordu świata zabrakło tylko 2 kg. Tyle co dwie torebki cukru. Beluga! Niech żyje bieluga! Let's go, guys. Popchnijmy ją. Can you push me? Hang on, let's get this. I can't help you. Yes. Teraz dobrze trzymam. Launch torpedo tube. Wracaj do wody.
skin. To była twoja zdobycz. Wspaniale. Zdyszałem się. Morning. Dzień dobry. Hej, co robisz? Nie widzicie? Stoję. Czy z twoją głową wszystko jest w porządku? Widziałem wielu wariatów, ale ten jest największy. Masz rację. On jest największy. Jak ci idzie, Kevin? Good morning. Dzień dobry. Mam ją. Uważaj, zamoczysz sobie kamerę. Spróbuj ją popchnąć. Thank you.
To miłe uczucie polować taką sztukę. Kilkadziesiąt kilo. Wspaniały widok. Znowu białka, dość duża. Zmykaj z powrotem. Znów mam dużą rybę. Prawie 70 kilogramów. Znowu 70-kilogramowa sztuka. Któż więc złowił największą białugę? Oczywiście ja. Ryba miała 170 kg. Nowy rekord świata. Na co ją złowiłem? Na wędzisko dajwy o ciężarze wyrzutu 30 kg, wyposażone w multiplikator SL450. Żyłka o wytrzymałości 30 kg i haczyk mustada 9x0, a na przynętę połówki 3-kilogramowego leszcza. Poza tym był to sprzęt używany przeze mnie do łowienia w wodach brytyjskich. Białuga stanowi doskonałą okazję do przetestowania sprzętu wędkarskiego. Dobra robota, Daiwa.